Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Bro do tego Geeka. Dzisiaj zapoznamy się z 10 w tym roku magazynem LEGO Friends i sprawdzimy, jak prezentuje się dodatek, którym jest Obserwatorium Oliwii z teleskopem i robotem. Zapraszam na recenzję. Cena tego numeru wynosi 11,99 zł. Jest to numer dedykowany na listopad. Tutaj oczywiście mamy tą saszetkę z prezentem. Zerknijmy, co w kolejnym wydaniu, które pojawi się dopiero 20 grudnia i będzie w nim dodatek świąteczny. To zdecydowanie plus. Mamy tutaj coś w stylu zimowy świat z choinką, sankami i psiakiem. Mamy prezent, choinkę, wspomniane wcześniej sanki, no i też psiaka z kokardką. Jak widać, okładka również jest taka mocno świąteczna. Ale zajrzyjmy najpierw, co w tym numerze. Za chwilkę oczywiście też zapoznamy się z dodatkiem. Tutaj oczywiście mamy jakieś reklamy, spis treści, instrukcja składania tego dodatku. Trochę fajnych elementów, ale to dopiero po złożeniu im się dokładnie przyjrzymy. Posprawdzamy, czy to się w ogóle opłaca, czy się nie opłaca, czy ewentualnie użyteczność elementów jest dość spora. No jak widać, komiks jest całkiem długi i to też oczywiście nie jego koniec. Mija i ja, tutaj jakaś kolorowanka. Plakat tylko jednostronny. Coraz bardziej mnie dziwi, że w tych magazynach te plakaty się coraz częściej robią jednostronne. Zawsze były dwustronne. Słodkie kosmiczne lizaki, no, jak delfinie ciasto. Dobra, tutaj mamy oczywiście kolejną część komiksu. Ja twierdzę, że naprawdę on został przygotowany całkiem pieczołowicie, chociaż ja się w niego nie wczytuję, ale wizualnie wygląda całkiem ok. Praca od czytelniczek zakładam, bo chyba czytelników tutaj żadnych nie wymieniono, a jakże. Do wygrania m.in. kalendarz adwentowy. Na ten w tym roku się nie skusiłem, ale jeśli Was interesują inne kalendarze adwentowe, to zapraszam do sprawdzania moich recenzji kalendarzy LEGO City, LEGO Star Wars, bo z tego co widzę ostatnio one zbierają coraz więcej wyświetleń. Tutaj jeszcze konkurs, w którym do wygrania kilka innych zestawów Friends. No i to co za miesiąc. Dobra, to ja w takim razie buduję dodatek i za chwilkę do Was z nim wracam. No i jak prezentują się dodatki? Od lewej możecie zobaczyć teleskop, po środku jest mapa nieba, a po prawej robot Zobito. Nie wiem skąd ta nazwa, ale tak podaje instrukcja. No i cóż, teleskop ogólnie rzecz biorąc jest konstrukcją taką dość pomysłową. Fajnie to się prezentuje. Rzeczywiście nie wstydziłbym się, żeby go umieścić w jakiejś takiej konstrukcji domowej, w jakimś takim mocu jako element wyposażenia. Aczkolwiek jest dość długi, więc nie wiem czy takie domowe teleskopy są takiej długości, która przewyższa minifigurkę, ale okej, to są wiadomo tylko klocki. Po środku mapa nieba, konstrukcja bardzo prosta, ale estetyczna, dodatkowo dzięki niej zyskujemy 4 gwiazdki. Instrukcja również podpowiada, żeby na tej mapie umieścić 3 gwiazdki, jedna gdzieś tam ma sobie leżeć w zapasie. To, co warto chyba tutaj wypunktować, to dlaczego tło nie jest granatowe, tylko czarne. No, raczej w nocy jak wychodzimy, to niebo ma kolor takiego intensywnego granatu, a nie czerni, takiej głębokiej, prawdziwej. To jest, myślę, jedyny minus. No i po prawej mamy tego robota. Jego konstrukcja jest bardzo prosta i na myśl przywodzi zdecydowanie te konstrukcje z kalendarzy adwentowych. Podstawka, czy też taki element jeżdżący, to jest wrotka. Tutaj są po prostu po bokach dwa chwytaki, które mają symulować jego ręce. Za głowę służy lornetka. Trochę może kojarzyć się z Wall-E, bo rzeczywiście ta główka mniej więcej jest w jego stylu. No i tak jak mówię, to są takie elementy, które równie dobrze mogłyby się pojawić właśnie w okienkach kalendarzy adwentowych i właściwie każda z nich, każda ta jednostka mogłaby być oddzielnym prezentem, oddzielną zawartością okienka. Według mnie wygląda to całkiem w porządku, ale zdecydowanie i tak wolę te dodatki do Friendsów, które mogą nas wyposażyć w jakieś ciekawe akcesoria. Tutaj jeśli chodzi o części, bo akcesoriów jako takich nie uświadczymy, za wyjątkiem lornetki, to te gwiazdki na pewno są in plus, aczkolwiek wolę czy to zwierzaczki, czy to właśnie jakieś ciekawe, fajne elementy z nadrukami i tak dalej. No niestety w tym miesiącu ten zestaw Friendsów jest nieco ubogi, ale czekam na to, co pojawi się za miesiąc, bo zarówno piesek, jak i ta nadrukowana płytka na prezencie będą zdecydowanie fajnymi elementami. A na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć!